Maciek Kąt, specjalny portalu Sporty Walki Rock, jest ze mną Arkadiusz Pan Pawłowski. Cześć Arek. Cześć Maciek, bardzo się cieszę. Sportywalki.org, jeden z moich ulubionych portali. Znam, kojarzę, szanuję, propsuję. Maćka zresztą też. I mówi to nie byle kto, tylko Arkadiusz Pan Pawłowski. Jak wrażenie po konferencji? Wiesz co, na konferencjach fejmowych zawsze dzieje się bardzo dużo, nigdy nie wiadomo czego się spodziewać. I myślę, że dzisiaj było też bardzo dużo niespodzianek, było bardzo dużo zaskoczeń. Przede wszystkim ta trzecia, czyli ta druga zawodnicza część konferencji, co tam się działo. To jest ten moment. Dużo osób mnie zawsze pyta, jak to jest, że tam zawsze masz zawsze wiesz co powiedzieć, czasami coś śmiesznego, czasami głupiego, czasami jakoś rozładować, czasami podbić. No to była jedna z takich sytuacji, kiedy widzisz naprawdę tę niesamowitą agresję w czyichś oczach, który po prostu biegnie na drugiego i masz takie, nie wiem, czy po prostu człowiek ma w tym momencie ich zatrzymać, czy lepiej nie, bo stanąć na drodze rozjuszonego Kasiusza to po prostu głupota, prawda? No działo się naprawdę bardzo dużo. Myślę, że też dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy. No i wydaje mi się, że tak jak klasycznie, kolejne materiały, kolejne konferencje, jakby bardziej kolejne rozdziały tej księgi napiszą. W tym momencie do mnie dzwoni telefon. Ja tylko sprawdzę kto, pan się nie przejmuje. Ja właśnie wywiad udzielam, za chwilę się rozłączę i przyjdę na ten występ. Pozdrawiam, za chwileczkę zadzwonię. Hej, hej. No, wiecznie zajęty. Wiecznie zajęty, telefony dzwonią, życie nie jest lekkie, ale gdyby było, nie byłoby warto aż tak bardzo żyć. Czekam na kolejne doskonałe pytanie, Maćku. Właśnie, wróćmy może do tego sytuacji Kasiusza z Najemanem. Czy tam już było z twojej perspektywy już bardzo blisko tego eskalacji, powiedzmy, rękoczynów? Tak, w sensie eskalacja już normalnie była, rękoczyny były wręcz podjęte próby. To jest dla mnie mega ciekawą rzeczą jest to, na co zwróciłem uwagę, że Kasiusz jest tak popularną postacią w internecie, na świecie i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, mówimy właśnie o Kasiuszu. Cześć Kasiu, cześć. Właśnie o tobie mówimy. Pan Pawłowski najlepszy, kurwa, komentator, ale no przykro mi, wiesz, że niedługo wodarze zadecydują, także części ze mną po prostu ty nie będziesz potrzebny. No tak się ale no wiesz, że tak mówiliśmy, to jest taki nasz własny konflikt, on kłamie, a ja mówię, że on kłamie. Czyli pojedynku z Kasiuszem nie spodziewać się? No i na pewno nie. Pewnie jeśli by był, to w formule, którą on wybierze. Nie, spokojnie, żeby nie było. To jest dla mnie właśnie bardzo ciekawy fenomen. Kasio jest tak popularną osobą w internecie, ma tylu fanów, ale jeśli chodzi o fame MMA, każdy chce się z nim bić. I rzeczywiście, to jest pytanie, czy on po prostu jest osobą konfliktową, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście ludzie chcą się wybić na Kasiusza, albo wiedzą, że walka z Kasiuszem to jest po prostu tam, gdzie leży pieniądz, nie? Jest to mega ciekawe zjawisko, a Kasiusz, można się czepiać, można mówić tam o tych kombinatorykach, o tych oponentach, ale wygrywa? Wygrywa. Jasne, trzeba to przyznać. A to jest to, co zapamięta historia. Historia pamięta zwycięzców. Trzeba przyznać, że kolejka do Kasiusza jest naprawdę imponująca. Jakie jeszcze momenty tej konferencji najbardziej utkwiły ci w pamięci? Bardzo ciekawe interakcje pomiędzy dziewczynami, spokojne, wyważone. Parę takich ciekawostek też się dowiedziałem, bo na przykład nie wiedziałem, że to ze strony Marty Linkiewicz wyszła inicjatywa zrobienia tej walki. Więc też jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz i pokazuje mi, że Marta rzeczywiście poszła za ciosem. Ona poszła w MMA i sport jest jej nowym sposobem na życie. I to jest mega, mega, mega fajna rzecz. Te przemiany obserwujemy od samego początku i w momencie, kiedy ona ma tak wielkie zasięgi i oglądają tak wiele osób przeróżnych, młodszych, starszych, takich i owakich, i oni widzą te przemiany, dla mnie to jest zawsze spoko. Ja wiem, że ludzie spojrzą na mnie i powiedzą, no ale ty sam wyglądasz, jakbyś z kanapy nie schodził i tak dalej. Jestem jaki jestem, ale też doskonale wiesz, że ja zapierdzielam 24/7, jestem cały czas w trasie i robię swoje, wiesz, walczę o Polskę, walczę o Boga, jak mówił Krzysztof Kolonowicz. Wszystko, nawet więcej. Dokładnie, dokładnie. Ale ja mega propsuję i szanuję ludzi, którzy wykorzystują swój zasięg do tego, żeby w jakiś sposób zmienić coś na jakby in plus. I wiele osób, teraz już nie mówię stricte o Marcinkiewicz, wiele osób jakby nie widzi tego w Fame MMA. Ludzie cały czas widzą jakieś tam te negatywne strony, szczególnie wcześniej tak było, a nie widzą tego, że tak dużo osób poszło w sporty walki, że tak dużo osób w ogóle jakby odstawiło butelkę, zamieniło to na rękawice, na oktagon. To są rzeczy, których myślę warto pamiętać, a przy okazji jest to produkt mega widowiskowy, który przyciąga ludzi, no i wydaje mi się, że ta siódma gala naprawdę też zrobi bardzo ciekawą robotę. No, Popek jest takim kolejnym, powiedziałbym, must have'em, jeśli chodzi, w momencie, kiedy był Najman, to jest takie, o mój Boże, czyli rzeczywiście to może być każdy, to już mogą być nazwiska stopów. Jest Najman, jest Popek, czego chcieć więcej? Dokładnie, trzeba przyznać, że jakby z gali na gali są coraz lepsze, bardziej sportowe te pojedynki, to już ludzie nie traktują jak typowo właśnie szans na wybicie się. Właściwie może przejdźmy do przeciwniczki Marty Linkiewicz, czyli Marty Renty.
No nie spodziewałem się, że muszę przyznać, szczególnie, że powiedzmy to influencerka, no nie z takich kręgów jak Marta Linkiewicz wcześniej. Tak. Jest to bardzo ciekawe, ale to jest też moc fejmu. Fame MMA łączy przeróżne światy. W fejmie masz youtuberów, w fejmie masz instagramerów, w fejmie masz tiktokerów, w fejmie masz raperów, w fejmie masz tego, w fejmie masz owego. Ja nie mogę się doczekać, kiedy te kolejne bariery będą przełamywane, kiedy będą się pojawiać kolejni ciekawi zawodnicy, ciekawe postaci z przeróżnych światów. Ludzie tak się śmieją, że o, to niedługo będą walki polityków, to tego z tym. Ja czekam na kolejne walki, ja czekam na walki jakiegoś znanego artysty popowego, ja czekam na walkę polityka, ja czekam na walkę kogoś, wiesz, jest tyle przeróżnych, ciekawych branż, jest tyle przeróżnych, ciekawych dziedzin życia, gdzie są ludzie znani, popularni, fajni, z którymi, których też w jakiś sposób warto promować. Myślę, że to jest mega spoko opcja. Trzeba przyznać, Fame MMA otworzyło drzwi naprawdę na grube walki teraz i na pewno możemy się spodziewać kolejnych. Dzięki wielkie. Jak zawsze w świetnej formie, Arkadiusz Pan Pawłowski. Dziękuję serdecznie. Maciek Kąc, on będzie kiedyś wielki.